Poczet sztandarowy, sztandar szkoły podstawowej imienia Wincentego Szybszewskiego w Bebelnie wprowadzić. Są małe i duże rocznice, na przykład urodzin, ślubu, czy te, które o czymś ważnym przypominają. My dzisiaj o takiej rocznicy będziemy mówić. Nasza uroczystość związana jest z 10. rocznicą prowadzenia szkoły podstawowej imienia Wincentego Przybyszewskiego i publicznego przedszkola Tymczowa Kraina. Przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w BBL, nasze dzieci w naszej szkole. Nie byłoby tej rocznicy, gdyby nie ludzie gotowi na zmiany i pełni nadziei, że może być tylko lepiej. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora i jednocześnie prezesa naszego stowarzyszenia. Dzień dobry. W imieniu zarządu stowarzyszenia pragnę wszystkich Państwa gorąco powitać na naszym skromnym jubileuszu, jakim jest dziesięciolecie prowadzenia szkoły i przedszkola w Bebelnie przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Bebelnie, nasze dzieci, naszej szkoły. Witam więc serdecznie burmistrza gminy Łuszczowa, pana Grzegorza Dziubka. Gorąco witam przewodniczącego Rady Gminy Łuszczowa, pana Grzegorza Rutkiewicza. Jest nam miło gościć wizytatora świętokrzyskiego kuratorium oświaty w Kielcach, pana Sławomira Krzysztofika. Serdecznie witam dyrektora do spraw inwestycji w naszej gminie, pana Sławomira Owczarka.
witam proboszcza naszej parafii, księdza Kazimierza Sarna. Bardzo się cieszę, że zechcieli do nas przyjechać dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, których bardzo serdecznie witam. Panią dyrektor ze szkoły numer 1 do Olszczewy, tak ogólnie będę mówił, panią Iwonę Gieron. Pana Zbyszka Hamerę z dwójki Olszczowskiej. Panią Ewę Adrianowicz z Konieczna. Panią dyrektor Magdalenę Michałek z Czamcy. Pana dyrektora Norberta Celewańskiego z Kurzelowa. Witam naszego przyjaciela, dyrektora Szkoły Podstawowej, nie też zespół szkół, z Radkowa, pana Morkowskiego. Serdecznie witam naszego radnego Rady Gminy, pana Roberta Soligę. Witam także naszych sołtysów, pana Rutę Mateusza i pana Jana Lelotka. Witam panią Kazimierę Lesiak, byłą nauczycielkę naszej szkoły, żonę pana Stefana Lesiaka wraz z rodziną. Witam również byłą nauczycielkę naszej szkoły, żonę prezesa stowarzyszenia, dyrektora szkoły, panią Jadwigę Zuliga. Serdecznie witam przewodniczącą Rady Rodziców, panią Katarzynę Zuliga. Czyli jak państwo słyszycie, wszędzie nazwisko Zuliga. Chciałem gorąco powitać rzecznika, burmistrza naszej gminy, panią Iwonę Baratyn, ale nie wiem, czy dotarła. Ale witam ją serdecznie, bo obiecała, że przyjdzie. Gorąco witam panią Zofię Lesiak, która nas wspierała w walce, że tak powiem, o utrzymanie naszej szkoły wraz z rodziną. Witam serdecznie. Przepraszam, zapomniałem o pani prezes. Pani prezes, proszę się nie obrazić. Witam bardzo gorąco prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Olszczowie, panią Bożenę Jasiowską. Przepraszam, ale jestem niewielkiego wzrostu i nie bardzo tam mogę dostrzec wszystkich. Witam rodziców, witam członków stowarzyszenia, witam Radę Pedagogiczną naszej szkoły i przede wszystkim naszych wychowanków przedszkola i uczniów naszej szkoły. Wszystkich naprawdę gorąco i serdecznie witam. Jeżeli kogoś pominąłem, to proszę mi wybaczyć, bo trochę stresu zawsze towarzyszy takim wydarzeniom. Szanowni państwo, teraz przedstawimy państwu krótką historię naszego stowarzyszenia oraz 10-letni jego dorobek. Jak to się stało, że nasza szkoła jest prowadzona już 10 lat przez stowarzyszenie? Otóż na początku 2011 roku zaczęły do nas docierać informacje o tym, że ówczesny samorząd gminy nosi się z zamiarem obniżenia stopnia organizacyjnego, przepraszam, naszej szkoły do poziomu klas 1-3 i wspólnie z przedszkolem włączenia do jako filię do szkoły, do Zespołu Pracowych Oświatowych w Koniecznie. Dla nas był to wyraźny sygnał, że w ten sposób samorząd chce uczynić pierwszy krok do likwidacji naszej placówki. Aby temu zapobiec, zawiązaliśmy stowarzyszenie. W jego skład weszli głównie rodzice uczniów naszej szkoły, nauczyciele i przedstawiciele lokalnej społeczności. Stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Lubelnie, zostało wpisane 9 marca. Witamy panią Iwonę. Cieszymy się bardzo. Zostało wpisane 9 marca 2011 roku.
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Głównym takim celem działalności naszego stowarzyszenia była działalność edukacyjna, oświatowa, tak naprawdę prowadzenie szkoły i przedszkola w Bebelu. W wyniku rozmów, które odbywaliśmy z ówczesnym burmistrzem gminy 26 kwietnia i na temat dalszych losów obydwu naszych placówek, 26 kwietnia 2012 roku została podpisana umowa między zarządem stowarzyszenia a samorządem gminy Włoszczowa, na mocy której to umowy od 1 września 2012 roku stowarzyszenie stało się organem prowadzącym szkołę i przedszkole w Bebelu. Dla wychowanków przedszkola i uczniów naszej szkoły ta zmiana nic nowego nie wnosiła. Dotknęła ona nieco nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni na nowo na podstawie kodeksu pracy, a nie karty nauczyciela. Pensum godzin zwiększyło się z 18 do 20, ale no, mieliśmy do wyboru albo mieć pracę na nieco mniej korzystnych warunkach niż wcześniej, albo w jakiejś tam krótkiej perspektywie nie mieć jej wcale. Dziś możemy powiedzieć, że na tej zmianie finansowo nie straciliśmy, natomiast szczegółów nie będę zdradzał. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem od samego początku, głównym celem stowarzyszenia było prowadzenie szkoły i przedszkola. Przez te 10 lat cały czas czyniliśmy i czynimy starania, aby obydwie nasze placówki rozwijały się i świadczyły swoje usługi na jak najwyższym poziomie. I chcąc wspomnieć o wszystkich naszych tutaj przedsięwzięciach, pozwólcie Państwo, że posłużę się tutaj notatkami, bo nie wszystko mogę zapamiętać i dokładnie utworzyć. Więc takim największym przedsięwzięciem była realizacja w 2018 roku projektu pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Bebelu. Wartość tego projektu to kwota blisko 700 tysięcy złotych, z czego 507 747 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a na wkład własny otrzymaliśmy dotację celową samorządu gminy Włoszczowa w wysokości 169 249 zł. Tak jak wspomniałem, staramy się korzystać z różnego rodzaju pojawiających się programów i projektów, aby maksymalnie doposażyć obydwie nasze placówki. W roku 2017 w ramach rządowego programu Aktywna Tablica zakupiliśmy tablicę interaktywną, projektor oraz interaktywny monitor dotykowy o łącznej kwocie 17 500 zł. Również w 2018 roku realizowaliśmy projekt pod nazwą Nowe perspektywy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bebelnie, którego wartość wyniosła 131 472 zł. I głównym celem tego projektu było kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów. I w ramach tego projektu doposażyliśmy szkołę w wiele cennych pomocy dydaktycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym samym roku pozyskaliśmy 4000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Realizując w tym roku szkolnym projekt Laboratoria Przyszłości, zakupiliśmy za kwotę 30 tysięcy złotych nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu zdolności manualnych i technicznych naszych uczniów. Dzięki tym wszystkim staraniom i zabiegom szkoła oraz przedszkole są doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W każdej sali mamy tablicę interaktywną, bądź monitor, komputery. To wszystko w połączeniu z sumienną pracą
nauczycieli sprawia, że nauka w naszej szkole jest na właściwym poziomie. Mogą o tym świadczyć chociażby wyniki ostatniego egzaminu ósmoklasisty, gdzie średnia naszej szkoły była bardzo dobra na poziomie średniej gminy, trochę lepsza niż w województwie i w kraju. Także bardzo się z tego cieszymy. Możemy się również pochwalić wieloma sukcesami naszych uczniów. I tutaj krótko Państwu postaram się przedstawić. I tak, w roku szkolnym 2012-2013 uczennica Dominika Glanda została finalistką wojewódzkiego konkursu matematyczno-przyrodniczego. W następnym roku nasza drużyna zajęła trzecie miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Pomieniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W roku 2014-2015 w tym samym turnieju było to drugie miejsce w powiecie. W roku 2015-2016 również drugie miejsce w powiecie. No tutaj mimo naszych starań nie mogliśmy pokonać drużyny z jedynki i pana Marcina Sztuki. Zawsze był pierwszy. Czego się cieszymy i gratulujemy. W roku 2016-2017 Bartosz Tokarski z klasy 6 był finalistą wojewódzkiego konkursu humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Rok 2017-2018 to również drugie miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jakub Grzesik zajął w tym roku, o którym wspominam, pierwsze miejsce w drugim powiatowym konkursie fotograficznym na drukie lokalnej historii 100 lat niepodległej. Natomiast Bartosz Tokarski zajął trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Młodzież Zapobiega Pożarom. W następnym roku szkolnym Bartek Tokarski był pierwszy, jeżeli chodzi o eliminacje gminne w tymże turnieju. W roku szkolnym 2020-2021 Kacper Suliga z klasy 6 został laureatem 8. ogólnopolskiego dyktanda niepodległościowego po polsku historii. Bartek Grochowina był finalistą 2. wojewódzkiego konkursu z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Kubuś Matyga wtedy był w 4. klasie, zajął pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym pod nazwą Żywe Obrazy, zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłoszczowie w ramach kampanii społecznej Dziecko w sieci. W roku szkolnym 2021-2022 Kacper Suliga został finalistą 3. wojewódzkiego konkursu z geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. W tym samym roku szkolnym Kacper Suliga i Jakub Popczyk byli finalistami 2. świętokrzyskiej międzyszkolnej ligi szachowej. Ostatecznie Kacper zajął w tym konkursie 4. miejsce w województwie. W tym roku szkolnym Kuba Kopczyk i Kacper Suliga z klasy 8 zostali finalistami 10. ogólnopolskiego dyktanta niepodległościowego po polsku historii. Etap finałowy odbył się 26 października tego roku. Wyników jeszcze nie znamy. Mamy też stypendystów burmistrza Gminy Chłoszczowa. I tak w roku szkolnym 2020-2021 był to Bartłomiej Grochowina. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021-2022 Anna Szydłowska, w drugim półroczu tegoż roku Kacper Suliga i w tym roku również Kacper Suliga jest stypendystą pana burmistrza i niebawem to stypendium odbierze. Organizujemy dla naszych uczniów wiele zajęć pozalekcyjnych. Corocznie ferie zimowe prowadzimy przez tydzień akcje pod nazwą Róż Głową. Są to różnego rodzaju zabawy, gry zręcznościowe i umysłowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej szkole maratony czytelnicze. Maratony filmowe. Jak również wieczory z bajką. Nasi uczniowie wtedy nocują w szkole. Przez całą noc mają zajęcia, no nie wszyscy wytrzymują do końca, ale jest to dla nich bardzo atrakcyjne. Prowadzimy również różnego rodzaju warsztaty, na przykład kulinarne,
Tutaj już mamy warsztaty kulinarne. Oraz naukowe też organizujemy warsztaty pod hasłem Nauka dla każdego. Od kilku lat jesteśmy również organizatorem gminnego konkursu ortograficznego Nie taki diabeł straszny. Przez pandemię wytworzyła się pewna przerwa w organizacji tego konkursu, ale myślę, że niebawem do niego wrócimy. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nasi uczniowie wraz ze swoimi rodzicami oraz społeczność lokalna biorą udział w akcji Zbieraj z klasą, podczas której zbierane są elektroodpady i baterie, za które zakupujemy później książki z Empiku. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że dzwonią do nas również ludzie spoza naszej miejscowości, na przykład z Włoszczowy, też przywożą nam te elektrośmieci. A my się cieszymy, że mamy trochę bałaganu przez pewien czas, ale potem jest korzyść z tego. Wspólnie właśnie ze środowiskiem realizujemy wiele imprez i wydarzeń. I tak na przykład w roku 2014 odbył się zjazd absolwentów rocznika 1964. Właśnie jak się rocznik bawił. Zorganizowaliśmy także festyn z okazji 75-lecia naszej szkoły. Uczniowie wraz z rodzicami brali udział w różnego rodzaju zabawach, konkursach. Braliśmy udział w biesiadzie literackiej Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, które było zorganizowane u nas. Tutaj ukłon w stronę pani Iwony Boratyn, która się do tego przyczyniła. Co roku organizowane są warsztaty wielkanocne. Jak również świąteczne, czyli mam tu na myśli Święta Bożego Narodzenia. Podczas tych warsztatów przygotowywane są palne wielkanocne, ozdoby świąteczne, które następnie są sprzedawane na kiermaszach wielkanocnych czy bożonarodzeniowych. Tradycją stał się już organizowany każdego roku w naszej szkole wieczór kolęd, gdzie dzieci naszej szkoły wspólnie z rodzicami, z naszym chórem parafialnym śpiewają kolędy. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne także podczas gminnych drużynek zorganizowanych na Welnie w 2018 roku. Drodzy Państwo, jak wynika z przedstawionej prezentacji, nasza szkoła prowadzona przez stowarzyszenie funkcjonuje bardzo dobrze. Jest to zasługą nie tylko członków stowarzyszenia, Rady Pedagogicznej, ale także wszystkich, którzy nam pomagają. Dlatego w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować panu burmistrzowi oraz Radzie Gminy na czele z panem przewodniczącym za wszelką pomoc, szczególnie panie burmistrzu, tą finansową. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy panu wizytatorowi za merytoryczne wspieranie naszych działań dydaktyczno-wychowawczych. Dziękujemy pani Iwonie Boratyn za to, że ukazuje bardzo pozytywnie wizerunek naszej szkoły, a to jest dla nas też bardzo istotne. Ukazuje go w mediach lokalnych, ale nie tylko. Pani Iwonie Majkrzak, której nie ma, chcemy podziękować za czuwanie nad naszymi finansami. Panu inspektorowi Arkowi Milewskiemu za to, że nigdy nie odmawia nam pomocy. Koleżankom i kolegom, tak to określę, dyrektorom ze szkół z terenu naszej gminy, dziękuję za dzielenie się informacjami z nami, ze mną, które to informacje nie zawsze mogą do nas dotrzeć. Także bardzo jestem wam za to wdzięczny. Dziękuję także pani prezes Jasiowskiej za to, że mimo tego, że niewielu członków ZNP jest w naszej szkole, ale pani prezes zawsze nas wspiera i zawsze nam pomaga i o nas pamięta.
dyrektorowi Borkowskiemu chcę podziękować za pomoc w dowożeniu naszych uczniów do szkoły. Dyrektor Borkowski udostępnia nam swój autokar, w którym dowozi dzieci do szkoły w Radkowie. Bardzo dyrektorze Jarku, jesteśmy Ci za to wdzięczni. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim naszym sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom. Jeszcze raz za wszystko z serca dziękujemy. Na koniec jeszcze jako prezes chciałem podziękować członkom stowarzyszenia. Przepraszam, zbyt większy oddech. Za wasze zaangażowanie, aktywność, za zaufanie, które mnie darzycie przez te 10 lat. A powiem wam, że ciężar, który wzięliśmy na siebie na początku, wydawał mi się bardzo duży, ale wiedziałem, że muszę go unieść, bo wy zaufaliście. Dziękuję Radzie Rodziców za wszelkie podejmowane inicjatywy na rzecz naszych placówek. Podziękowania jeszcze raz bardzo wszystkim pracownikom szkoły i przedszkola za rzetelną, sumienną pracę, dzięki której mieliśmy się i mamy się czym pochwalić. To właśnie przez to, że jesteśmy razem, że się rozumiemy, że wspólnie działamy, mogliśmy temu wszystkiemu podołać i mogliśmy, mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo funkcjonować. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Pan burmistrz, zapraszam serdecznie. Szanowny panie dyrektorze czy prezesie, niech pan się wrócić wraz z gronem pedagogicznym, drodzy członkowie stowarzyszenia, zaproszeni goście, rodzice, absolwenci, ale przede wszystkim wy, drogie kochane dzieci. Można powiedzieć, że 10 lat to jest taki duży jubileum, może to tylko dekada, bo to jedna dziesiąta wieku, ale jakby nie było, są to w pewnym sensie urodziny. Ale kiedy spojrzymy na przestrzeni tych 10 lat wydarzeń, które miały tutaj miejsce, to jest bardzo dużo, panie prezesie. Ale może cofnijmy się do przeszłości, do tego roku 2012, kiedy to tutaj właśnie zrodziła się inicjatywa, kiedy groziło widmo, tak jak to pan dyrektor określił, likwidacji czy przeorganizowania tej placówki. To wtedy właśnie lokalna społeczność, mówiąc kolokwialnie, wzięła interes własne ręce. Ktoś kiedyś powiedział, że z małych rzeczy zrobionych sercem rodzą się duże rzeczy, wielkie rzeczy. I to właśnie miało miejsce tutaj, w BBM. To właśnie wy, droga społeczności, rodzice, przyjaciele, chcieliście mieć tę szkołę. I utkwił mi taki jeden wers tego hymnu, który na początku był śpiewany, że młodzieży wiejskiej należy się wychowanie, kształcenie, aby później mogła w świat iść i rozwijać. Tak właśnie, z tej małej szkoły. Bo te właśnie małe szkoły mają swoją duszę. Nie byłoby to, szanowni państwo, możliwe, żeby ta szkoła dzisiaj była tutaj, że dzisiaj się spotykamy, gdyby właśnie nie to zaangażowanie. A ja nie znam miejscowości, nie ubliżając innym, takiego zaangażowania społecznego, jakie jest BWL. To właśnie to społecznikostwo, to tutaj już pokoleń się przeradza. Tutaj na czele z panem dyrektorem, prezesem i wszystkimi innymi. Ale szanowni państwo, nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o moim przyjacielu świętej pamięci, Stefanie Lesiarku. Ja, szanowni państwo, tak się akurat składa, że w tym roku obchodzę również jubileusz bycia samorządowcem 20 lat. W 2002 roku na swojej drodze spotkałem tą wybitną postać, pomimo, że był dużo starszy,
ale zawsze był moim przyjacielem i kolegą, który uczył mnie tej samorządności, jednocześnie uczył mnie tego społecznikostwa. Właśnie tutaj, panie dyrektorze, kładę się wielki wkład pana Stefana świętej pamięci, wszelkie dobro, które czynił dla lokalnej społeczności, jak również dla tej szkoły. Ktoś kiedyś powiedział, że żyj tak, aby ślady twoich stóp przetrwały ciebie. I chyba właśnie ten budynek, sama istota, że ta placówka jest, również dużo zasługa waszego radnego. Tych wszystkich śladów, które powstały w tej miejscowości, od dróg, wodociągów, ochotniczych straży pożarnych, można by wiele, wiele jeszcze wymienić. Liczyło się właśnie to dobro tych najmniejszych, ale również i potrzeby tych starszych osób. Właśnie te potrzeby tych małych osób były dostrzeżone, żeby to się uczyć, wychowywać, ale jednocześnie nabywać pewne wartości. I również to udało mi się wyłapać z filmu, którego nie znam. Uczyć się kultury i tradycji. Za to pragnę wam bardzo, bardzo gorąco podziękować, panie dyrektorze, szanowna Rada Pedagogiczna, ale i wszyscy członkowie tego stowarzyszenia i mieszkańcy. I wierzę głęboko w to, że ta placówka przetrwa, będzie się rozwijała, bo uczniowie w szkole, w oświacie są najważniejsi. Duszą są nauczyciele, wsparciem rodzice, a dumą są absolwenci. I wierzymy głęboko w to, że właśnie z tej małej szkoły, stworzonej z serca, kiedyś wyjdą wielcy ludzie, którzy kiedyś będą budowali naszą ojczyznę, czego sobie i Państwu życzę. Ja słucham, szanowni Państwo, do Pana jeszcze na koniec humorystycznie, Pana Dyrektora, Pana Prezesa powiedziałem, że do gminy Włoszczowa pod samorząd jeszcze możemy przyjąć i wtedy będzie karta nauczyciela. A Pana Dyrektora Waszego zabierzemy jeszcze raz na starostę. Czego sobie i oczywiście życzę. Był taki epizod, kiedy tutaj pod kierunkiem pani Lizy pan starosta służył całemu powiatowi. Ale jeszcze droga jest. Moi drodzy, otwarł wszystko od tych młodszych zależy. Wszystkiego dobrego dla was. Dla was, dla najmłodszych, dla starszych. Bądźcie razem, wspierajcie się. A my ze swojej strony, tutaj z panem przewodniczącym, z panem dyrektorem, z panem radnym, deklarujemy, że dalej będziemy wspierać, aby placówka rozwijała się, żeby z murów tej szkoły, spod dachu tego wychodzili wybitni absolwenci, bo dobro dzieci w naszej małej ojczyźnie jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego. Przygotowaliśmy tutaj okolicznościowy kradertor, panie przewodniczący, panie dyrektorze, jakieś małe jeszcze słowaniny, myślę, że jakaś tam książka, jakieś narzędzia czy urządzenia do sportu również jest tam. Wszystkiego dobrego. Wszyscy zaproszeni goście, no i wy kochani, umiłowani uczniowie.
i dzieci przedszkolne, i uczniowie szkoły podstawowej imienia Józefego Przybyszewskiego. Z wielką radością przybyłem tutaj na zaproszenie pana dyrektora i w imieniu świętokrzyskiego kuratora oświaty pana Kazimierza Młodzika, który nie mógł dzisiaj przybyć. Chciałem przede wszystkim panie dyrektorze, panie prezesie pogratulować. No i tak jak w tym haśle, że tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. Słowa księdza Popiełuszki, jakże aktualne, nie tylko nadzieja, ale i odwaga. I tej odwagi wtedy gratuluję. No i gratuluję, panie dyrektorze, tych sojuszników wszystkich, którzy spadli, bo chcę powiedzieć, że tylko w jedności leży siła, byle tylko jedna była, jak mówił klasyk. Chcę powiedzieć tak, że oprócz kościoła, oprócz parafii, to szkoła jest takim czynnikiem najbardziej integrującym społeczność lokalną. I dobrze, że ta szkoła jest, bo jest też takim ośrodkiem właśnie tego życia nie tylko oświatowego, ale i kulturalnego i integrującego tą społeczność lokalną. Ja, panie dyrektorze, poznałem trochę tą szkołę. Miałem przyjemność w ubiegłym roku szkolnym być tutaj na takiej kontroli planowej. Było to badanie kompetencji kluczowych. Szkoła wypadła bardzo dobrze. Piękne lekcje widziałem, a widziałem pięć lekcji. Młodzież zadowolona, uczniowie szczęśliwi, nauczyciele ambitni. No i te sukcesy, które tutaj pan dyrektor przedstawił w tej pięknej publikacji. No nie jedna szkoła, tak powiem, no chciałaby mieć takie osiągnięcie. A zatem bardzo, bardzo gratuluję. No i co? Chciałem życzyć przede wszystkim dalszego rozwoju na niwie edukacji, na niwie bazy tutaj, a ta baza naprawdę nie odbiega od bazy, jaką mają inne szkoły i w gminie, i w powiecie. I jak tak jeszcze po województwie, to chcę powiedzieć, że i w gminie Włoszczowa, no oczywiście w Bebelnie, i w naszym powiecie, te placówki to są oczkami w głowie naszych włodarzy. I to się bardzo ceni. Podobnie jak infrastruktura, czyli sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne. To bardzo cieszy, nie mówiąc już o tablicach interaktywnych, o mocach dydaktycznych. Naprawdę jesteśmy w czołówce. No i jeszcze taka jedna rzecz, infrastruktura drogowa. Też jeżdżę po Polsce i chcę powiedzieć, że dorobek naszego powiatu ma, no tak powiedziałbym, wymierny efekt w postaci dobrych dróg lokalnych i tych powiatowych, i tych gminnych. I myślę, że z tego należałoby się cieszyć. Także jeszcze raz bardzo gratuluję, no i życzę pełnej satysfakcji z bycia nauczycielem, z rozwoju tej placówki i z osiągnięć oczywiście swoich uczniów, swoich podopiecznych i żeby to byli przyszli profesorowie, przyszli inżynierowie, przyszli radni, wójtowie, burmistrzowie, starości, posłowie. Także i księża, bardzo dobrze. Ja myślę, że trzeba się modlić za powołania kapłańskie. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, panie dyrektorze, bardzo mi się podoba w tej szkole wychowanie oparte na wartościach patriotycznych. Edukacja historyczna, edukacja niepodległościowa. To po prostu jest widoczne. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zapraszam państwa dyrektorów. Aby trud włożony w kształtowanie wiedzy i umiejętności uczniów w
wyzwalanie ich pasji i zdolnie pomagających w rozumieniu siebie i świata, tak trudnego dziś, zaowocował w przyszłość dokonania konsumentów oraz do każdego dnia umacniała się wiara w piękną pracę na rzecz kształcenia nowych pokoleń. Serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję Państwu dyrektorom. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pan dyrektor Borkowski, zapraszam. Szanowny Panie Dyrektorze, pozwolę sobie użyć tylko tego tytułu, bo do niego jestem najbardziej przyzwyczajony. Szanowni Państwo, na Pana ręce chciałbym wszystkim Państwu pogratulować sukcesów szkoły, 10 lat, Panie Mamo. I chciałbym życzyć następnych, dalszych sukcesów, a jako mieszkaniec Bebelna, 20 kilku lat, jestem szczególnie zadowolony i zainteresowany sukcesami szkoły, bo być może, czego nie wiem, ale być może moje wnuczki będą się w tej szkole uczyć. Także wszystkiego najlepszego i taki skromny podarunek, żeby może się przydał w codziennej działalności bieżącej Pana Dyrektora. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Borkowskiemu. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Kazimiera Lesiak, zapraszamy serdecznie. Pięknie nie przemówię, jak Państwo przede mną, ale chciałabym pogratulować Stowarzyszeniu takiego pięknego jubileuszu i życzyć następnych 10 lat takich pomocy, jak mówi Polska. Przede wszystkim to chciałabym bardzo podziękować Panu Dyrektorowi Rodzinom Uśnieckiemu, uważam gminy, za to, że umożliwiły i zafundowały tablicę pamiątkową mojemu mężowi, aby uczcić jego 24-letnią pracę jako radny i jako prezes OSP. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja tylko jeszcze dziękując oczywiście za te wszystkie życzenia, za prezenty. Chciałem podziękować Panu Radnemu i Panom Sołtysom za prezent, który złożyli z tej okazji dla naszej szkoły. Są to bramki do tak zwanego Unihoka, czyli Unihokeja. Panowie przekazali to z funduszu, który zdobyli podczas dożyny. Także jako nagroda przekazali nam tutaj w sprzęcie do naszej szkoły. Serdecznie za to dziękuję i wszystkim Państwu za te szczere życzenia, za to, że jesteście z nami. To tyle i teraz chyba Kubuś, tak?
Zapraszamy na część artystyczną wykonania szkoły podstawowej przez Pana. Szkolone za czas zacząć. Już wszystko gotowe. Dyrekcja gdzieś ukradkę powtarza przemowę, którą później wygłosi, tak niby wprost z głowy. My to znamy, niejedne bywały przemowy. Tymczasem przechadza się z uśmiechem na twarzy. Tu zagada, tu nagły problemik rozważy. Tu dzieci, tu rodzice, tu grono się zbiera. Rzuca na nich spojrzenie, wszystkim dech zabiera. Lecz strasznie są poważni, przejęci, szum w głowie, wśród tych wszystkich najlepiej czują się w siebie. Tak więc spada ta szansa, sala uroczysta, uroczystość ta zalądź, sprawa oczywista. Nagle zapadła cisza taka, którą słychać, jakże oddać ten nastrój, jakże go opisać, ten sztandar, nucz, hymn, przemowę, te pieśni, te wiersze i chłopca przy pianinie i akordy pierwsze. Ten czar, czar szkoloneza, ileż działać może, ileż strun nas potrącić, zdławić gniew pokorze. Ten urok szkoloneza, jak motylek wolny, okazały skromności, jak mundurek szkolny. Więc tańczmy szkoloneza, póki młodość nasza, tańczmy razem, wszak młodzieńcza jest idea wasza. Szkoloneza, o przepraszam, poloneza, zatańczą najmłodsi uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z zerówki. A po nich wystąpią przedszkolaki z piosenką, przedszkole, nasz drugi dół.
słupie jest światło czerwone. Cierpliwie czeka na to zielone, które jest dla wszystkich kolorem nadziei, żeby nie utknąć śmiesznej zabiei. Także pociągiem po znaleniam trasie wyruszysz możesz, gdy kolor zielony nakazem jazdy w wyznaczonym czasie, tylko nie zaśnij poczuł zmęczony. Oby się trzyma na właściwej stacji, pilnując wcześniej znajdam relacji podróży do wyznaczonego celu, w którym swe szczęście znalazło już wielu. Pilnujmy więc wszystkich potrzebnych zdarzeń, by w końcu dojechać do naszych marzeń, aby to wszystko, co nam się wyśniło, w rzeczywistości się teraz spełniło. Piosenkę Nadzieja z repertuaru Jana Pietrzaka zaśpiewa absolwentka tej szkoły, a obecnie wychowawczyni klasy pierwszej, pani Katarzyna Tarnik. Czasem twoja twarz, jak niepewna mnie.
boli. Droga ta czasem okropnie boli. Nigdy nie dowiesz się, jak sukces smakuje, dopóki pójść tą drogą nie spróbujesz. Czasem chcesz osiągnąć wiele, więcej niż sąsiedzi i przyjaciele. Dojść do wyznaczonego celu, lecz pamiętaj przy tym, że sukces ma końcu wielu. Nałóż sobie dyscyplinę na starcie, o swoich osiągnięciach mów otwarcie. Z siebie daj tyle, ile trzeba i módl się przy tym o pomoc do nieba. Potem rozkoszuj się w tym, co osiągnąłeś, ciesz się ze zdobycia celu, jaki sobie powziąłeś. I choć roztacza się wokół ciebie dobra aura, nigdy w życiu nie osiadaj na laurach. Ja się wyszczypała, zdając egzamin, zadziwił wszystkich odpowiedziami. Śpiewał, jakby miał przed sobą nuty, niewiarygodnie wprost obkuty. Najdłuższa rzeka w Polsce to Gdynia, wpada do morza około Sutrzyna. Bolesław Chrobry to wódz Krzyżaków, stolicą Francji jest miasto Kraków. Foka to taka odmiana krowy, co żyje w lasach podzwodnikowych. Turków pod Wiedniem pomył Mickiewicz, Urugwaj to był czeski królewicz. Sześcian to było o ośmiu ściana, Bruksela była żoną Rejtana, Sahara to jest rzeka w Boliwii, karp w lesie żyje, trawą się żywi. Jak znów Jaś śpiewał, ale o dziwo nie zdał, wiadomo, niesprawiedliwość. Wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, w ciemnościach pokazną znów.
Piosenkę Drogą, którą idę, zaśpiewała uczennica klasy 8 Zofia Suligo. Część artystyczna dobiega końca. Chcemy Państwu jeszcze zaprezentować kilka innych talentów. Na początek w pokazie akrobatycznym zaprezentują się Amelia Grimas i Daria Kuzniecowa. Następnie Julia Leśniak, Zagroda Elizy, Ludwika van Beethovena, Jakuba Bobczyk, Bohemian Rhapsody z repertuaru zespołu Queen.
uwieńczeniem części artystycznej będzie występ prezesa stowarzyszenia i jednocześnie dyrektora naszej szkoły, który zaprezentuje wiersz szóstego autorstwa napisany specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Następnie wszyscy uczniowie zaśpiewają piosenkę Ojczyzna. Dziesięć lat temu, przepraszam, przejdę do ludzi, może troszkę mniej, cały na środku. 10 lat temu ktoś wpadł na pomysł z kosmosu zupełnie, by zamknąć z przyczyn ekonomicznych szkołę publiczną w Bebelinie. Jakże to? Naszą kochaną szkołę chcecie nam zlikwidować? Gdzie będą uczyć się nasze dzieci? Gdzie my będziemy pracować? Tak pomyśleli nauczyciele i wspólnie z rodzicami w MIG założyli stowarzyszenie. Szkołę prowadzą sami. To już dekada funkcjonujemy i nieźle sobie radzimy dzięki pomysłom stowarzyszenia oraz pomocy gminy. Mamy boisko wielofunkcyjne, doposażone sale, nowe pomoce dydaktyczne. Nie narzekamy wcale. Nasi uczniowie dobrze się uczą i zdają egzaminy, a więc na razie nie ma potrzeby wracać pod skrzydła gminy. Tym, co wątpili, że nam się uda, chcemy powiedzieć z dumą. Tam, gdzie jest zgoda i wspólna praca, wszystkie problemy runą. Jest rzeczą jasną, że przecież sami cudów nie osiągniemy. Dlatego wszystkim, co nas wspierają, z serca dziś dziękujemy. Co będzie dalej? Trudno przewidzieć. Jedno na pewno wiemy, że w naszej pracy, w naszych działaniach nigdy nie ustaniemy. Dziękuję za uwagę. To mówiłem ja, prezes. Yeah.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować naszym najmłodszym, czyli wychowankom przedszkola, jak również uczniom z zerówki, z pierwszej klasy, z klas 1-3 i Wam za tą część artystyczną. Pracowaliśmy, ale faktycznie udało się. Dziękuję Wam, żeście się tak zmobilizowali i pięknie nam przedstawili. Dziękuję Paniom, które się przyczyniły do tego, aby ta dzisiejsza uroczystość wyglądała na właściwym poziomie. Szanowni Państwo, punktem kulminacyjnym dzisiejszej uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej nieżyjącemu już byłemu radnemu gminy, panu Stefanowi Lesiakowi. Pan burmistrz w swoim wystąpieniu był uprzejmy wymienić wiele jego zasług, więc ja nie będę się powtarzał, bo większość obecnych tu na sali zna pana Stefana, znało i wszyscy wiemy, jakie zasługi położył dla rozwoju naszej miejscowości, a także naszej szkoły. Powiem tylko, że ta sala, w której w tej chwili jesteśmy, to było jego marzenie i spełniło się ono w 2004 roku. Pomagał mi, tak obiecał, cały czas jeździliśmy ze sponsorami, nadzorowaliśmy tutaj pracę i dzisiaj chcieliśmy go uhonorować poprzez zamieszczenie na ścianie tej sali gimnastycznej tablicy jemu poświęconej. A tak osobiście chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, że byłem z panem Stefanem przez cały czas, bo był 24 lata radnym, był prezesem straży i od początku razem działaliśmy i uważałem, że moim moralnym obowiązkiem jest doprowadzić do tego, żeby go w jakiś sposób upamiętnić. Bo dzisiaj wiemy, że z tą wdzięcznością jest różnie. A póki żyją ludzie, którzy pamiętają to, co zrobił, to łatwiej jest jak gdyby umotywować to wszystko i tą całą decyzję, to przedsięwzięcie. Myślę, że za to wszystko, co zrobił przez 24 lata, taka mała tabliczka wymiana 40 na 60, naprawdę nie jest czymś nie wiadomo jakim, ale jest właśnie tym takim gestem od nas, od społeczności szkolnej, jeśli chodzi o mieszkańców naszej małej ojczyzny. Tak jak zresztą mówi motto na tej tablicy, że wdzięczność jest najprostszą, ale jednocześnie najpotężniejszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka. Dlatego, żeby nie przedłużać, szanowni Państwo, poproszę, abyśmy wyszli za chwilę na zewnątrz. Do odsłonięcia tablicy, na pomoc przy odsłonięciu tablicy, poproszę pana burmistrza gminy Włoszczowa, panią Kazimierę Lesiak, żonę pana Stefana i Kacperka Lesiaka, wnuczka pana Stefana. Bardzo proszę.